Kolejny film, dużo ich nie było, ale dzisiaj będą aż trzy. Puściłem wszystkie świeżaki. Gdzie te moje? Tu, gdzie są? O. Sąsiad spędził. Widać ich czy nie, Adam? Są, nad dachem. Dobra, wejdę na schody, będzie lepiej widać. Jest, jest, jest. Ma też grandę z 80, jest tam. A ja wszystkie świeżaki, te co przywiozłem, otworzyłem. I strzelają, strzelają. Jaśniaczki ładnie strzelają. Żołobniki też idą ładnie. O, proszę, jak idą ładnie. Na sąsiada idą. Tam dwa górą. Strzelają, tu trzeci. Walą, walą ładnie. No ale i sąsiad też się nie poddaje. Jarek nie pęka. Ciekawe, czy coś położy, czy nie. Zobaczymy. Dobra, chwilowa pauza. O, i tak się oblatuje gołębie. Dobra, wytłumacz to prawo jeszcze, to musisz. O, skrzynia biegów, czerwona i ruda ze świeżymi. A dwa górą walą. Jest trzeci. O, i to są gołębie właśnie. To są gołębie wzięte od dobrego znajomego, który się z nimi nie patyczkuje. I ja wiedziałem, że one będą chodzić. Dlatego tych gołębi nie wolno trzymać dłużej jak dzień. Od rana siedziały, od wczoraj w sumie. I one albo pójdą na miejsce, to są młode, wszystko to są młode gołębie. Albo pójdą na miejsce, albo przyjdą tu i usiądą. Uda! I tak powinno się zalatywać gołąbki. A ginąć to nie ginie od razu. Zaraz zobaczymy, co się będzie. Czy w ogóle coś siądzie? Jest, trochę zostało tych moich, trochę starych, trochę pierzaków. Strzelają, strzelają. To u Jarka jest tam coś? Poszło coś do Jarka? Już mu usiadły? O kurwa, to się naganiał. O, jeden jest, o tutaj na wieku siada. Jest jaśniaczek, fajny gołąbek. Szczuplutki, średniaczek, proszę bardzo. Taki się puszcza. Nie trzymamy dwa miesiące, jak niektórzy. 8 godzin i rura. I wszystkie takie były. I żałobniki też. A jeden żałobnik jest, już widzę w locie. Dwa są.
Dobra, przypauzuję. No i chodzą. Moje pierzaczki też, a tamte ich rozciągają. Proszę bardzo. Już walą na lewe skrzydło. Tu jeszcze jakieś, a tu dzikusy. Gdzie? Uda! Nie siądą, one, Adam, one pójdą. Mówię ci. Mówi, siądą? Siądą. Zaraz zobaczymy, no nagrywamy cały czas. Jest tu sąsiad ze mną, obserwuje też gołębiosz. Także wszystko jest udokumentowane. A patrz ta żałobniczka, co mu dałem. Z tej budy gołąb, wychowany. 2 miesiące u niego chodziła koroniata wylotka na 3 i jej nie pasuje. I ona górą idzie. I ona nie siądzie. Zobaczysz, że ona nie siądzie. Ona ich wszystkich wyprowadzi. I zaraz umęczę. Ja ich umęczę. Albo wszystkie, albo wcale. Nie ma srania po krzakach. Albo wszystkie, albo żadne. Padły tamte? Padły. Do ile? Jest ze 120? Jest. No a sama młodzież praktycznie. Stary chów powypieprzałem. O, będą szły. Znowu im pomacham. Ale się ciągną jak siwe, co? No ale dostają, witaminki dostają, wszystko co najlepsze. Nadal ich nie mogę posadzić. Moich młódków 50 i te świeżaki. Dają ładnie. No i wczoraj cały, a i tu przyszły, patrz, zobacz co, patrz, 5 przyszło, widziałeś? To są te świeże, puszczone. No to tak jak mówiłem, albo pójdą do Mirka, albo zostaną tu, nie? Wariaty są przecież to, kurwa, oni też ich nie oszczędzą. Tam jeszcze górą patrz, żałobna przyszła, widzisz? No i panowie i panie, to są młode gołębie. Tak powinny chodzić. Tu idą. Tam górą poszły. Poszły? Biały. A poszły tam, no. Żałobna poszła. Tak powinny chodzić gołębie. To są gołębie jeszcze niespierzone. Pierzaczki. I niech mi tylko ktoś powie, że młody gołębi się nie gania. Idą, patrz, zobacz, przyszły. A ta żałobna to jest ode mnie, co mu dałem. 2 miesiące u niego chodziła i zobacz, patrz. Nie pasuje jej. Widziałeś? A, no ta, bo jeszcze Budapeszka była, no. Dobra, będę siadać. Uda! Uda! Ślepoto. Patrz, ale żałobne nie pasuje, wisią. I to jest gołąb wychowany z tej budy. I to jest gołąb z tej budy, człowieku.
Ura! Ta nie będzie miała kompana. Jakich ile było? Tu już 10, 11? Jakoś tak. No, nie będzie miała kompana. Jest, no ale ona się wynęgła z tej budy. Ona jest po mojej starej parze. I zobacz, i patrz, zobacz, nie pasuje. Widzisz, i 2 miesiące jej tu nie było i nie pasuje. Leży. A na zechnięciu była. No ledwo łaziła, no. Znaczy, trzeba umieć zadbać o głębia. Dobra, chwilowa pauza. Proszę bardzo, jak sąsiad się rozbujał. O, proszę bardzo, jak się rozganiał. Ragusiak świeżych popuszczał. Chodzą po wsi. To i sąsiedzi się rozganiali. Tylko, że ja dziadostwa nie puszczam, nie Adam? Komentujesz coś? Tutaj jest, patrz, tu jest miarka. Górno. To jakiś czerwony albo żółty. Zaraz zobaczymy, jak pierdolnie to. O, bajek klepie, patrz. Zaraz jedzie Maściu pewnie. Znowu będzie beczał. Co? Gdzie on jest? To Maściuch jest. To po tej samicy co mu dałem. Mówię ci. Zaraz chlapnie, tylko patrz. Patrz co się będzie działo teraz. Chodź tam do budy. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Patrz teraz, co się będzie działo. Ta Maściu. Zobacz, patrz, sam lej. Jest. Proszę bardzo. Maściuszek żółty, koroniaty, łapciaty siedzi. To nie jest stara samica, Adam. Nie, to jest młodzia. Stara samica to u niego jeszcze na jajkach siedzi. Patrz, a te debile jeszcze chodzą. O, pójdą na jesieni, to będzie ktoś miał wesołą robotę z nim. Patrz, zobacz. I te widyny, i żałobniki, zobacz. I Budapeszt jest. Wszystko prawie świeże, zobacz, patrz. O kurwa koty. Uda! Uda! A tego Maściucha. Zobacz. Moja żałobna tu wychowana. I boi się strunąć na budę. Widziałeś? To jest mądry gąb. Zobacz, patrz. Dobra, pauza. Dobra, podsumowanie na koniec filmu. Ogólnie wszystkie świeże, co puściłem, z reguły to chyba są. Może jednego albo dwóch brakuje. No ale siedziały od rana. Tak się zalatuje gołębie. I to młode ptaki. I jeszcze jeden siedzi sąsiada, obcy. O jest, tu jaśniaczek, proszę, świeży. Świeżaczek. Łepuncia. Jak to mówi Jerzy Królak? Kryszak, Królak? Siasiuncie, moje kochane. Pozdrowienia, Rureczku, dla ciebie. Będziesz oglądał na pewno. Pozdrawiam cię serdecznie. I resztę wariatów, którzy tak oblatują jak ja.
a inni niech się chowają. Dobra, pozdro, trzymajcie się.